Hej, cześć, witajcie, ja jestem Kacper. A to jest kolejny odcinek z Farminga na moim kanale. A dzisiaj kończymy znosić tutaj belki. I zaczniemy robić żniwa. Gdyż już najwyższy czas. I nie wiem, czy wam mówiłem, ale za niedługo będziemy mieć odcinek z bardzo ważnym gościem. Jeszcze nie mówię wam, kto to taki. Powiem wam, że na pewno go znacie. I nie, to nie jest nikt z ludzi, z którymi dotychczas nagrywałem. I nie wiem, czy odcinek będzie u mnie na kanale, czy u niego. Ale u niego na pewno będzie. A czy u mnie będzie, to nie wiem. O. Belka wpadła. I co dzisiaj planuję zrobić? Dzisiaj planuję zacząć robić te żniwa. Oraz myślę nad odgrodzeniem naszej farmy. O. O, w sumie. W sumie możemy już zacząć budowę. Postawmy mu tak nosem. Myślę, że płotek ciekawie wygląda. Bo w końcu jak ktoś podjedzie pod farmę, to pasowałoby, żeby go jakiś ładny widok witał. A nie tylko taki zwykły wjazd nudny. Więc tak, tutaj jeszcze badać. Okej, pięknie. Ogólnie zróbmy może teraz taką farmę naszą z dużą ilością zieleni. Myślę, że gospodarka wygląda o wiele ciekawiej już.
no, wiedziałem, że tutaj jest. U mnie wygląda to całkiem ładnie. Weźmiemy 600 i stówka. Nie no, niewielka cena za udekorowanie farmy. O, jeszcze możemy zrobić tutaj coś takiego. Metrowy. No tak, mi spaczko frama teraz wygląda. Tutaj mam krowy. Znaczy jeszcze nie mam. Jeszcze nie wszystkie zwieźliśmy belki, no ale co tam. No i mamy poukładane belki. Okej. Okay.
przejadę tędy na farmę. My posprzątamy aktualnie farmę. To znaczy wszystko tutaj zwieziemy. No więc tak. To jest nasze chyba. Nie wiem, ale to jest na pewno nasze. Więc bierzemy. No i odpalamy. No, o wiele lepiej wygląda. Taki będzie nasz siewnik. Ale ciasny przejazd.
No, przecież tutaj mam skór. Okej, tutaj powoli. Tutaj trzeba powoli jechać. Najrealistyczniejszy silnik gry. Ciągnik sam się podnosi. Tego mi brakowało. Tak. Za chwilkę jeszcze to zwieziemy i będziemy kończyć odcinek. Da się jakąś przyczepę wypożyczyć, taką do... A, super. Za 10 tysięcy jest. To weźmiemy kredyt i weźmiemy przyczepę samozbierającą jeszcze. Dużo się nie zmieniło. No i nie. Nie będziemy się tak bawić. Zobaczcie, jakie teraz będą brony. A wiele ładniejsze i klimatyczniejsze.
A i jeszcze o jednym zapomniałem. I jedziemy na prosto. Pięknie. Akurat bizon się nie chce postarzyć. Póki tamten ciągnik się odpala, my możemy spokojnie sobie. Już go słychać.
całkiem spoko. Jest nasz lans. Kurczę, co ja zrobię? Niezły ciągnik. On zaczyna mu nabijać. Mam silnik od motora na. Ciekawe czy... Nie no, w sumie czego się spodziewałam po ciągniku, który nawet nie ma kabiny. Że mu kogut zacznie świecić. Oj nie.
No i to już coś. Tak powinienem zbierać od początku. Tak. Zebraliśmy już wszystkie belki. Okej, chyba po raz pierwszy nie będę musiał montować odcinka. Całe szczęście, bo to eksportowanie trwa dość długo. A co jest dziwne, od kilku dni mój komputer zaczął chodzić bardzo dobrze. Nie wiem, co on jeszcze knuje, ale się dowiem. Ale wiem, że belki wyszły pod kontrolę. Wow. Jedziemy.
wiele się nie zmienia. Pięknie. A, nie mogę trąbnąć. A to szkoda. Tutaj ogólnie się sąsiad buduje na solidnych fundamentach. Ale wyprzedam go. Niby tir, a jedzie wolniej niż ja. Co trąbisz? Widzisz, że jest problem. Szkoda, że nie mam klaksonu, bo tak bym mu zatrąbił teraz, że... No bo nie wiem, widzi, że jest problem, no to nie wiem, nie może objechać? A nie, bo on jest sztuczny w przeciwieństwie do nas. My jesteśmy prawdziwymi ludźmi, a on jest sztuczny. Więc nie ma inteligencji. I nie wie, że może po prostu nas ominąć. Bo tutaj nie ma żadnych nim. Teraz zauważyłam, że te lampy w lazie mają taką dziwną obwłokę obok siebie. Ciekawostka. No nie. Teraz trzeba się tu wykręcić jakoś. Zakopię się czy nie?
się zakopię, to ja już podnoszę. Okej, zwieźliśmy belki. Tutaj już prawie skończone, więc... już można kończyć odcinek.
Okej, więc to już by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.